Stoch będzie skakał w serii finałowej. Ander Jakobsen kontra Jan Matura. A więc wygląda na to, że mamy jednego już pierwszego reprezentanta w finale. Jest nim Kamil Stoch, dość szczęśliwie. No ale widzą Państwo, co się dzieje. Jan Matura, zupełnie także nieudany skok, bliziutko, fatalnie reprezentant Czech. Bardzo niskie noty od sędziów. 3,2 punktu za wiatr, chociaż teraz zmieniło się na 2,7. 0,3 metra. A ruch powietrza od tyłu, nisko nad zeskokiem frunął Jan Matura. No i jaka będzie odpowiedź Andersa Jakobsena? Oczywiście bez większych problemów reprezentant Norwegii powinien pokonać swego czeskiego rywala. Także wczoraj 132,5, ósme miejsce w kwalifikacjach Andersa Jakobsena, 134,5 dzisiaj w serii próbnej. Tak daleko skakał Anders Jakobsen. A my czekamy na pary z udziałem naszych reprezentantów. Przypomnę, Marcin Bachreda kontra Felix Schoft i Adam Małysz, który będzie rywalizował z Tomasem Morgensternem. Ale to za parę minut. Teraz znowu od tyłu. Widzą Państwo, jak niekorzystne są te warunki. To nie jest ten ruch. Małysz, który będzie rywalizował z Tomasem Morgensternem. Ale to za parę minut. Teraz znowu od tyłu. Widzą Państwo, jak niekorzystne są te warunki. To nie jest ten ruch. Nie ma tej poduszki powietrznej, nie ma tej nośności, która pozwoliłaby skoczyć zawodnikom daleko. Jak poradzi sobie w tych warunkach Anders Jakobsen, który tutaj lądował zawsze powyżej 130 metrów, a teraz bliziutko. Także niskie noty, 16,5, 17 punktów, 115,5 metra. On oczywiście wygrywa rywalizację w tej parze, ale jak to się ma do odległości, jakie osiągali tutaj Fettner, Leutzl, Freud czy Prewc? Mówię o pierwszej czwórce, 130, 127,5 czy 126,5 Petra Prewca. Na piątym miejscu Michel Neumayer, dalej Martin Koch, Manuel Szedal, Kraniec i to i na dziesiątym miejscu Richard Freitag. Anders Jakobsen